Telewizja Planer, Dea, witam serdecznie. Witamy, Jacku, w naszej pierwszej hip-hopowej telewizji. Jacek, moi drodzy, ma na pewno dużo z hip-hopem do czynienia. Jeżeli znacie kogoś takiego na przykład jak Peja, albo THS Klika, albo Procentę na przykład, jeśli znacie, no to właśnie znacie ich dzięki między innymi Jackowi, który jest właścicielem tej fonografiki, tak jak mówiłam, i przy okazji wydaje tych właśnie artystów. Fonografika działa od 2002 roku, jeżeli nie, to mnie sprostuj, czyli 8 lat na rynku. Brawo, brawo, muszę powiedzieć, że zaskoczyłaś mnie, bo ja sam się ostatnio zastanawiałem. Nawet pamiętam, kiedy się nad tym zastanawiałem. Zastanawiałem się nad tym, a propos właśnie wymieniłaś Rycha Peję pośród tych znamienitych postaci, których tutaj ksy wypadły. I właśnie się tak zastanawiałem, ile czasu już współpracujemy właśnie na przykład z Rychem. I też się cofnąłem, ale tak daleko się nie cofnąłem, także gratuluję. Skoro tak mówisz, to cię nie poprawiam. Dobra, dziękuję bardzo. Czyli między innymi mogę ci jeszcze coś powiedzieć. Wydaliście około 450 płyt. No tutaj to już w ogóle mnie po prostu zabiłaś. Nie wiem, że ci się chciało to wszystko liczyć, Boże święty. No to skoro tak mówisz, to pewnie tak. A nie wiem, to dobrze, to są, źle? To są suche dane, mój drogi, z Wikipedii. Ups. Ale powiem ci szczerze, coś w tym jest, bo ja jak chciałem tak zabłysnąć i wręczałem właśnie Rychowi złotą płytę za Na Serio, zresztą cudowną płytę, znaczy nie tą złotą, tylko tą Na Serio, to też właśnie zastanawiałem się, od kiedy my, kurczę, Felek, współpracujemy, myślę, tak, najlepszą obroną jest atak, i w końcu przełamałem się i sam zajrzałem do Wikipedii, kiedy wyszła ta płyta. Słuchajcie, człowiek XXI wieku, era nowego biznesu, nie wie, o co kaman, ale gra. Te płyty, te 450 płyt, są przeróżne gatunkowo. My się skoncentrujemy na hip-hopie, jeżeli nie masz nic oczywiście przeciwko. Dlaczego, powiedz mi, z punktu biznesowego hip-hop jest dla ciebie atrakcyjną muzyką? To znaczy, pozwolę sobie tylko jedno zdanie, zanim zacznę odpowiedzieć na to pytanie, że właśnie zgadzam się i bardzo się cieszę, że koncentrujemy się dzisiaj na hip-hopie, ale chcę powiedzieć tylko jednym zdaniem, że fonografika naprawdę to nie tylko hip-hop, i ja równie cenię sobie współpracę i nie ukrywajmy przyjaźń z chociażby ze wspomnianym Rychem Peją, czy z Procentem, czy z THS Klika, jak ze Zbyszkiem Wodeckim, którego również uważam za wspaniałego artystę, wydał ostatnio kapitalną płytę, i to nie znaczy, że ja walczę z takim stwierdzeniem, że fonografika to jest wytwórnia hip-hopowa. Jak widać, jest 450 płyt, czyli nie tylko hip-hop. Okej, a teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego wśród tych 45 płyt dużo jest płyt hip-hopowych i dlaczego z punktu widzenia biznesowego hip-hop jest muzyką atrakcyjną? Bo jest następstwem w Polsce, moim zdaniem osobistym, epoki, na której na przykład, no, między innymi ja się wychowywałem. Dla mnie hip-hop to jest poezja śpiewana XXI wieku. I wydaje mi się, że w XX wieku wychowywaliśmy się na Grechucie, na Osieckiej, na ludziach, którzy operowali słowem, na ludziach, którzy tym słowem przekonywali innych, bawili innych, czarowali innych, opowiadali historię. Historię ciężką, lżejszą, ładną, brzydką, tragiczną, romantyczną, liryczną, taką, śmaką czy owaką, ale opowiadali pewną historię. Opowiadali historię swojego życia, opowiadali historię życia innych. W tej chwili tę rolę przejęli raperzy. Oni opowiadają historię życia swojego, historię życia innych itd., itd. Dlatego moim zdaniem polskiemu społeczeństwu, które jest społeczeństwem bardzo pragnącym tekstu w ojczystym języku. Nasz język jest niesamowicie popaprany gramatycznie, stylistycznie, no, w każdym możliwym rodzaju i gatunku odmiany, aczkolwiek jest dla nas, Polaków, jakimś takim magicznym, czymś takim, co nas niesamowicie fascynuje, urzeka, pociąga, my go musimy mieć. I w momencie, kiedy no, każda praktycznie muzyka w Polsce, za wyjątkiem właśnie tej, o której rozmawiamy, używano kat
katastrofalny wręcz kryzys tekstowy, ale no po prostu taki, że to ręce po prostu opadają, jak się czasami słucha wypocin. Ale chodzi ci o pop taki nasz? Nie tylko, nie tylko, nie tylko. Nawet o mój ukochany rock na przykład, bo ja tak samo nie tylko, że tak powiem, hip-hopowej muzyki jestem fanem. Chociaż oczywiście nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby opowiadać, jakiej ja muzyki jestem osobiście fanem, tylko jakiej muzyki fanami są nasi fani. Natomiast nawet właśnie w muzyce rockowej, kiedy w latach poprzedzających, czyli tam w tym XX wieku, no, niektóre teksty z rockowych utworów przechodziły później do historii, do w ogóle do słownika takiego potocznego. Mówimy do dzisiaj tam mniej niż zero, czy jakichś tam innych używamy sformułowań z okresu właśnie XX wieku. Tak w tej chwili, jak się słucha czy właśnie popu, czy rocka, czy czegokolwiek, to po prostu no, ręce opadają bardzo często. Dlatego hip-hop moim zdaniem trafia w to, czego słuchacze naprawdę tak drastycznie potrzebują, czyli w prawdę mówioną im po polsku. Oczywiście, wiadomo, wszyscy kochamy zagraniczną muzykę i w ogóle Metallica i tak dalej, wszystko jest super, ale potrzebujemy, żeby ktoś nam opowiedział naszą rzeczywistość, żeby nam opowiedział naszą historię i żeby to zrobił po polsku. No i naturalnym następcą tej, nie wiem, Ewy Demarczyk, która tam kiedyś opowiadała o Tomaszowie, jest Rychu Peja, który opowiada o Poznaniu, no po prostu.